Dzisiaj na Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu studenci kosmetologii oraz fizjoterapii uroczyście zakończyli swoją drogę akademickiej edukacji. Dzisiaj fizjoterapeuci, kosmetolodzy, absolwenci, można powiedzieć, już naszej podhalańskiej Alma Mater otrzymali dyplomy licencjackie i magisterskie, wieńcząc tym samym swoje wieloletnie studia na tej uczelni. Zakończeniu wspólnej akademickiej przygody towarzyszyło szczęście z otrzymania wymarzonego dyplomu, ale nie zabrakło również łez nostalgii, bo przecież studia to przeżyte wspólne chwile i wspomnienia. Zawsze jest smutno, bo zawsze, kiedy żegnamy kolejny rok studentów odchodzących w świat, no to jest pewnego rodzaju nostalgia, jest pewnego rodzaju poczucie tego, że coś się skończyło. No ale po to są studia, żeby je szczęśliwie zakończyć, otrzymać dyplom i pójść w świat, rozpocząć nową drogę swojego życia, swojej kariery i wszystko to, co otrzymało się tutaj w postaci wiedzy, w postaci praktyk, teraz wdrażać w swoją na pewno niełatwą codzienność życia zawodowego. Kierunki oferowane przez Podhalańską Wyższą związane Instytutem Nauk o Zdrowiu cieszą się bardzo dużą popularnością wśród studentów. Dobrym przykładem była ilość absolwentów kosmetologii i fizjoterapii odbierających dzisiaj swoje wymarzone dyplomy. Bardzo się cieszę, że cały Instytut Nauk o Zdrowiu jest największym i najmocniejszym instytutem w naszej uczelni, bo w tym instytucie studiuje około 1000 studentów, a więc te 4 kierunki. Teraz dochodzi 5. kierunek, praca socjalna, więc cieszymy się z rozwoju Instytutu, uczelni i tego, że mamy studentów. I mogę powiedzieć już, że trwający nabór aktualnie, rzeczywiście studia kosmetologiczne, jak pan redaktor zauważył, cieszą się dużą popularnością, ale i pozostałe kierunki tego instytutu także. My ze strony redakcji życzymy absolwentom wytrwałości, szczęścia na drodze zawodowej i przede wszystkim niczym nieograniczonej pasji.